Dzisiejszy odcinek mam wrażenie kręcę. Jakby po powrocie z bardzo, bardzo dalekiej podróży. Mam nadzieję, że z tej podróży wróciłam lepsza. Chcę przynajmniej, tak to, chcę przynajmniej w to wierzyć, i mam nadzieję, że tak jest. Ostatnio mam też dużo, dużo mniej czasu na kręcenie nowych odcinków i zebranie się do tego wymaga ode mnie sporego poświęcenia, więc trochę wybaczcie mi, jeżeli mi tutaj przez chwilę nie będzie, ale dzisiaj wracam do Was z technicznym odcinkiem, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać stricte o o grzybach i będę mówiła Wam o Lemonteku, o tym dlaczego on się pojawił w moim życiu, jak to się wydarzyło, dlaczego go stosuję, czy w ogóle warto go stosować i jak to technicznie w ogóle wygląda, żeby działało. I sprzedam Wam też kilka takich innych tipów dotyczących moich ulubionych świętych dzieci, więc zapraszam. Ten materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji od narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Cześć, serdecznie witajcie na moim kanale. E, to jest pierwszy odcinek, tak jak mówiłam, po jakiejś dłuższej przerwie. Dzisiaj ten odcinek będzie obejmował w całości Lemontek. Ale zanim w ogóle przejdziemy, słuchajcie do e, Lemontek, to chcę z Wami porozmawiać przez chwilę o przechowywaniu grzybów. Oczywiście jeżeli mieszkacie w Polsce albo w jakichś krajach, gdzie grzyby psylocybinowe są nielegalne, no to oczywiście tutaj musicie całkowicie jakby wyrzucić te informacje, natomiast jeżeli oczywiście mieszkacie na przykład w Portugalii, Czechach albo w jakimś innym kraju, gdzie przechowywanie grzybów psylocybinowych jest legalne, wtedy możecie mnie posłuchać, a oczywiście też możecie mnie posłuchać dla własnej przyjemności. Więc co z tym przechowywaniem Grzybów. Ja, szczerze mówiąc, naczytałam się masę artykułów na temat przechowywania i zauważyłam, że ludzie przechowują grzyby w taki dosyć dziwny sposób, który w sumie nie trzymał się, w moim rozumieniu, kupy, ponieważ ludzie bardzo często suszą grzyby, po czym je mrożą? I jakby dla mnie to jakby nigdy nie miało totalnie sensu, i szukałam szczerze mówiąc informacji dotyczących tego, jak to jest. Czy warto te grzyby mrozić? No bo co to mrożenie tym grzybom daje? No bo szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o grzyba jako grzyba. To samo ususzenie takiego grzyba, no już go w pewien sposób konserwuje. Jak macie takie grzyby typowo leśne, na przykład prawdziwki, i trzymacie je sobie w zamkniętej torebce ususzone, to szczerze mówiąc, nic im się nie dzieje, one nie spleśnieją. Jeżeli nie dostaniecie tam wilgość, to one się po prostu nie zepsują. I czasami takie suszone grzyby mogą leżeć latami i szczerze mówiąc nic im to nie umuje. Mogą ewentualnie trochę zwietrzeć, no ale w sumie mogą działać nawet po dwóch czy po trzech latach. Takie zwykłe suszone prawdziwki. Więc dlaczego e, psylocybiny miałyby się zachowywać inaczej? Tak? Zaczęłam się zastanawiać, czy to w ogóle jakiś sens ma e, to całe mrożenie i im więcej czytałam na ten temat, to doszłam do wniosku, że to nie ma sensu, ponieważ jakby to e, mrożenie miałoby być takim podwójnym zabezpieczeniem w sensie takim zabezpieczeniem przed, no nie wiem, pleśnią, jakąś taką rzeczą, która mogłaby te grzyby wewnętrznie zniszczyć, ponieważ de facto to mrożenie, przynajmniej ja tak ustaliłam i oczywiście słuchajcie, to też nie jest tak, że ja wiem wszystko najlepiej, ale jakby nie wiem, czy były nawet prowadzone takie badania naukowe, ale z tych źródeł, od których się doczytałam, to jakby mrożenie, no nic nie daje dla zasuszonych grzybów, oprócz tego, że po rozmrożeniu, one są gumowane, gumowate, e, ciężej je przyjąć, i moim zdaniem, szczerze mówiąc, no. E, to nie za wiele im daje. Więc zaczęłam szukać e, jakichś informacji co do tego, jak ludzie w ogóle to robią, jak, jak przechowują. Oczywiście nie tyle, żebym cokolwiek przechowywała. Tak? E, I e, słuchajcie, przeczytałam wiele jakichś artykułów, jakichś informacji na różnych forach internetowych, zagranicznych głównie, e, i bardzo wiele osób mówiło, że w sumie suszenie jest świetną metodą konserwacji. Jeśli chodzi o grzyby, i nic im się w sumie nie stanie, jeżeli, jeżeli dołożymy na przykład, zamkniemy je w woreczku i dołożymy do nich na przykład nie wiem, silikę, to są takie małe torebeczki, które można tam wrzucić, żeby one odciągały wilgoć i wszystko będzie z nimi ok. Natomiast rzeczywiście, niestety, substancja aktywna, czyli w tym przypadku pslocybina, która jest zawarta w grzybach, ona będzie ulegała stopniowej redukcji. I mówi się, że takie przechowywanie Grzybów w zwykłej, w formie suszonej, w zwykłej torebce plastikowej z jak najmniejszą ilością powietrza, powinno jakby nie stanowić problemu nawet do pół roku, w sensie, że te grzyby w tej torebce plastikowej nie powinny do pół roku nawet stracić swoich właściwości. Natomiast po pół roku rzeczywiście może być problem. Niektórzy twierdzą, że po trzech miesiącach już one będą tak stopniowo tracić. Tą wartość swoją. Ja szczerze mówiąc nie mam tutaj w tej kwestii doświadczeń, ale jakby wydaje mi się, nigdy, nigdy nie weryfikowałam tej informacji, no ale jak ktoś ma ochotę, to może sobie to zweryfikować. Natomiast jakby czytając na, na tym, czytając w ogóle o tym przechowywaniu bardzo dużo, trafiam na takie informacje, że tą rzeczą, która tak naprawdę jest problematyczna, jeśli chodzi o przechowywanie grzybów pslocybinowych, to powietrze. I że w rzeczywistości to powietrze powoduje utlenianie pslocybiny i to powietrze usuwa tą całą moc z grzybów pslocybinowych. No i słuchajcie, aleluja, okazało się, że Niesamowitą, niesamowitym sposobem zabezpieczenia grzybów psilocybinowych jest po pierwsze ususzenie ich, a później zamknięcie ich w takich hermetycznych, pozbawionych powietrza torebkach, i władà, ponoć, grzyby mogą wtedy leżeć nawet przez kilka lat bez utraty swojej mocy. Ja szczerze mówiąc, tak jak mówię, nie zweryfikowałam tej informacji, ale znalazłam w kilku źródłach, słyszałam nawet o takiej informacji, że jakiś, e, słyszałam nawet taką informację, że jakiś koleś przechowywał przez 10 lat i wszystko było w porządku. Więc jakby, słuchajcie, jakbyście szukali kiedyś Jakbyście chcieli legalnie przechowywać grzyby, to najlepsza forma, przynajmniej ta, którą ja zweryfikowałam, to jest po prostu wsadzić je do foliowej torebki i odesać z niej powietrze. A jeżeli chcecie zrobić to krótkotrwale, to najlepiej wysuszone grzyby wsadzić do torebki foliowej i wy... znaczy jakby, żeby miały jak najmniej powietrza i żeby jakby najmniej jak najmniej dostępu tego się pojawiało, więc proszę, tak. Tak jak mówię, nie to, że ja bym przechowywała, ja tego nie weryfikowałam, ale jakby zawsze mnie takie rzeczy interesują. No dobra, a teraz przejdźmy do tego cudownego Lemonteka. Jak to się stało w ogóle, że ja trafiłam na tego Lemonteka? Szczerze mówiąc, trafiłam na niego przez przypadek, bo ja sobie lubię poczytać i lubię sobie szukać różnych informacji. Jestem takim świrem informacyjnym i czasami zapamiętuję jakieś różne dziwne informacje z różnych miejsc. Szczerze, mówiąc nie pamiętam nawet dokładnie gdzie. Zobaczyłam termin Lemontek, zaczęłam grzebać, no i zaczęłam bardzo dużo czytać na temat tego, co to jest ten Lemontek, na czym on polega, no i że ludzie de facto moczą te grzyby w cytrynie, czytałam też różne informacje na temat czasów tego moczenia, jak to ma wyglądać, i tak dalej, i tak dalej, bardzo dużo różnych informacji było na temat mocy tego działania, to znaczy informacje były bardzo mocno podzielone. Ludzie mówili, że te grzyby są podlane tą cytryną trzy razy bardziej mocniejsze. Inni mówili, że tylko dwa razy bardziej mocniejsze. I jeszcze inni mówili, że. Im się tylko tak naprawdę skrócił trip, a w rzeczywistości samo doświadczenie zaczęło się szybciej, ale nie było mocniejsze. Więc ja wyciągnęłam średnią z tego wszystkiego i uznałam, że w sumie no, nie będzie to jakieś bardzo mocne doświadczenie, i postanowiłam na pierwszy rzut umoczyć w cytrynie 5,5 g grzybów, spożyć je i jakby wybrać się w taką podróż. Jak założyła, tak uczyniła. Jak w żyje, tak mnie jeszcze nigdy nie przetrzepało, a tak jak mówiłam, ja zawsze byłam hardkorowcem, chociaż to też się już w tej chwili dosyć mocno u mnie zmieniło. Ja zawsze byłam hardkorowcem i jakby bawiłam się dosyć ostro i na wysokich dawkach, nie żebym to polecała, ale cóż no? Ja mam taką ani inną filozofię. No, i słuchajcie, tutaj się okazało, że po tej cytrynie mnie przetrzepało, ale też jakby to doświadczenie było zupełnie inne. Miałam zupełnie inne połączenie i stwierdziłam, że to w sumie jest fajne i zaczęłam jeszcze szukać dalej. I zaczęłam też rozmawiać z ludźmi, którzy na przykład bywali w Ameryce Południowej u grzybowych szamanów. Zaczęłam rozmawiać z kolegą, który w ogóle siedzi w tej chwili w Meksyku i który też tam siedzi w tej takiej trochę hmm, kulturze, bym powiedziała, medycyny roślinnej. No i on mi też powiedział, że w sumie to tak jak on jeździł na ceremonie, to tak standardowo, tradycyjnie szamani podają te grzyby w formie takiej herbatki. I to jest właśnie herbatka z cytryną i z miodem i że to jest taki dosyć popularny sposób na przyjmowanie tych grzybów. Tutaj pozwolę sobie na małą wstawkę edycyjną, ponieważ bardzo często słyszę, że szamani do tego naparu oprócz cytryny i miodu dodają również imbir. Ale ja bym Was bardzo mocno przestrzegała przed użyciem imbiru, dlatego że w niektórych przypadkach u niektórych osób e, imbir może blokować działanie psylocybiny. Więc jeżeli nie chcecie jakichś takich niefajnych niespodzianek, to ja bym jednak się powstrzymała z tym imbirem. A teraz wracamy z powrotem ja Pierwotnie moczyłam je tylko i wyłącznie w cytrynie. To polegało na tym, że po prostu odmierzałam sobie zmieloną dawkę grzybów, wkładałam je do cytryny, mieszałam, odczekiwałam 10 minut i później to wypijałam w całości bez odcedzania. Po prostu całość popijałam to wodą i tyle. Później tą metodę trochę zmodyfikowałam w taki sposób, że zalewałam to już niezwykłą wodą, ale wodą z miodem. I Rzeczywiście też odczułam różnicę, i jakby w moim przypadku okazało się, że każdą dawkę, którą przyjmuję, jeśli chodzi o moc działania, mogę mnożyć razy 3. Czyli na przykład, jeżeli przyjmowałabym 2 gramy, to dla mnie takie 2 gramy miałoby moc w rzeczywistości 6 gram. I nie wiem, co się wydarzyło, czy to też jest właśnie za sprawą lemontek, że ja wprawdzie teraz mało jakby tripuję, ale okazało się, że jakby nie muszę już przyjmować bardzo dużych dawek, żeby mieć naprawdę silne i intensywne procesy. No i dodatkowo rzeczywiście jakby to połączenie z tym Lemontekiem, no pokazało niesamowite jakby rezultaty takie, że jakby, no zmi zmieniła się moja praca z grzybami i szczerze mówiąc ja oczywiście wiem, że są ludzie, którzy Którzy jakby tego nie pochwalają, którzy jakby uważają, że to jest niepotrzebne, ale wydaje mi się, że ktoś ani razu nie spróbował, to ja bym radziła jednak. Tak. Znaczy, nie tyle, że ja bym kogokolwiek do czegokolwiek namawiała, bo oczywiście e, zawsze cokolwiek nie mówię tutaj na kanale, to po prostu możecie wziąć sobie z tego, co chcecie. Jeżeli to z wami rezonuje, to rezonuje, jeżeli nie, to nie. Ale tak powiem szczerze, że jeżeli już się w ogóle decydujecie na tripowanie na grzybach to ja bym powiem wam, że jednak powiedziała, że sprawdziłabym tą metodę nie tyle, żebym mówię, jakoś szczególnie namawiała, no i właśnie w szczególności ta woda z miodem. A słuchajcie, ostatnio też w książce jakiejś, bo ostatnio chyba zaczęłam słuchać jakiejś książki o psychodelikach i tam jest w ogóle taka informacja, już nawet nie wiem, gdzie to znalazłam, że właśnie są jakieś badania naukowe, które mówią, że psylocybinę powinno się spożywać w towarzystwie glukozy i witaminy C, co akurat w tym przypadku dosyć mocno się sprawdza. Jeśli chodzi w ogóle o sposób, w jaki ja to robię, konkretnie Konkretnie, no, to wiadomo, ja przyjmuję zawsze grzyby w formie zmielonej. Nie przyjmuję ich w formie całej, tylko przyjmuję je w formie zmielonej. I ja to robię, że dosyć w sporej ilości soku z cytryny namaczam te grzyby. Przez 10 minut staram się mieszać, bo to też jakby wprowadziłam do tego, że jakby widzę różnicę w działaniu, że jeżeli wrzucę na 10 minut i nie mieszam. A wrócę na 10 minut i mieszam, to uważam, że jest różnica i jest różnica w mocy, tak? Więc ja przez te 10 minut e, staram się praktycznie e, no, przez większość czasu mieszać te grzyby. Nie przekraczam tego e, czasu 10 minut raczej. Mówi się, że maksymalnie do 15 minut się powinno namaczać, ale nie wiem, jak to chemicznie e, ma działać, czy to jakby ma taki wpływ, czy nie po czym jak już wymieszam przez te 10 minut te grzyby, to wtedy zalewam to wodą z miodem i wypijam i to wtedy jest całkiem, szczerze znośne w smaku, bo ja już tutaj wielokrotnie powtarzałam, że ja strasznie, strasznie nie lubię smaku grzybów, więc to trochę osładza mi życie, szczerze mówiąc, no i jakby no mówię, w moim przypadku to bardzo dobrze podziałało i ta metoda rezonuje ze mną w 100% dodatkowo jakby jest z różnych źródeł Usłyszę, że wtedy skraca się długość tripa. Ja szczerze mówiąc nie odnotowałam tego, a próbowałam tej metody bardzo wiele razy i nie odnotowałam tego. I jakby wiem, że kilka osób, jakby, które jakby usłyszały, że ja tą metodę stosuję i postanowiły zastosować ją u siebie, to również powiedziały mi, że są zadowolone i raczej już nie wrócą do. W sumie powiedziałabym do tradycyjnego stosowania grzybów, ale w sumie ta metoda, o której mówię, o tym lemonteku, to jest w sumie no, tradycyjna metoda zażywania grzybów. I teraz ogólnie jeszcze ten lemontek, mówi się, że namacza się te grzyby w soku z cytryny, ale w sumie nie do końca tak jest, że musi to być sok z cytryny, bo chodzi tutaj o coś, co de facto ma kwaśne pH, i mogą to być innego rodzaju soki, może to być też sok. Pomarańczowy, chociaż podejrzewam, że sok pomarańczowy zadziała słabiej. Niektórzy też mówią, że wytrawne wino, no ale w ogóle wszystkie rzeczy, które są kwaśne i które mogą właśnie rozłożyć tą psylocybinę do psylocyny, bo na tym to polega, ten proces, że właśnie ten lemontek powoduje, że ten, ten kwas rozkłada e, psylocybinę do psylocyny, i moim zdaniem e, to trochę działa na takiej zasadzie, że ktoś mi nawet taki przykład dał: e, że to jest, że lemontekę można porównać do e, trochę picia wódki na hejnał, Tak, że po prostu mniej więcej jest tak, jakbyście wypili flaszkę e, za jednym zamachem, e, i po prostu wtedy rzeczywiście ten efekt jest e, e, dużo mocniejszy niż na przykład w momencie, kiedy pijecie alkohol e, rozłożony w czasie. E, więc stąd, stąd prawdopodobnie wynika ta duża moc, ale ja też mam takie wrażenie, że trochę, jakby może nie do końca, e, czasami nasz żołądek może przetworzyć wszystko i że jakby e, ta metoda daje takie stuprocentowe wykorzystanie surowca. I jest jeszcze jedna rzecz, bo czasami do mnie piszecie, że macie problem, ponieważ e, no nie możecie przyjmować grzybów, ponieważ e, grzyby powodują u Was biegunkę, wymioty i. I bardzo duże podrażnienia żołądka i rzeczywiście tak może być. Tak się może zdarzyć, bo grzyby zawierają jakąś substancję, której nazwy wam w tej chwili nie powiem, która u niektórych osób może rzeczywiście podrażniać żołądek i to jest coś takiego, że w takiej sytuacji zaleca się, żeby właśnie moczyć te grzyby trochę dłużej w cytrynie, niż ta 10-15 minut, po czym to przecedzić. W sensie nie spożywamy wtedy pozostałości tych grzybów, tylko odcedzamy i spożywamy wtedy ten sam sok z cytryny, którym ponoć jest ta psylocyna. Ja tej metody nigdy nie próbowałam i trudno mi się tutaj wypowiadać odnośnie e, mocy tego samego soku z cytryny bez tych pozostałości, ale słyszałam, że to e, Całkiem nieźle działa i wtedy jakby jest się pozbawionym tych negatywnych efektów dotyczących grzybów. No ale oczywiście wiadomo, że trzeba też uważać, jak macie wrażliwy przewód pokarmowy, no to ta cytryna albo coś bardzo mocno kwaśnego. No, może nie podziałać, ale też bardzo was tutaj chciałabym przestrzec przed jedną rzeczą: że w momencie, kiedy na przykład mikrodawkujecie, to radziłabym wam raczej nie spożywać niczego kwaśnego w okolicach przyjęcia mikrodawki, na przykład nie zapijać jej sokiem pomarańczowym, albo nie pić herbaty z cytryną w bliskim, w bliskim towarzystwie tej mikrodawki, bo to może spowodować, że ta substancja wtedy zadziała mocniej niż byście tego chcieli. No i na pewno, jeżeli jakby, nie macie do końca świadomości, nie chcecie mieć na przykład bardzo ciężkiego doświadczenia, to też bym wam radziła, jeżeli przyjmujecie grzyby psilocybinowe, to żeby w trakcie tego doświadczenia albo w, bliskie, w szczególności w bliskim momencie przyjęcia e, grzybów, nie pić niczego, e, co miałoby kwaśne pH i co mogłoby jakby szybciej, e, pomóc szybciej rozłożyć tą psilocybinę do psilocyny, bo wtedy może się okazać, e, że będziecie mieli doświadczenie e, trudniejsze niż się spodziewacie. No, Ja na pewno tą metodę będę stosować szczerze mówiąc, tak jak powiedziałam, ona w 100% ze mną rezonuje. To też spowodowało to, że w tej chwili, żeby mieć bardzo intensywne doświadczenie, szczerze mówiąc, nie przekraczam już od bardzo dawna dawki bodajże 4 gram. Raczej tak gdzieś mniej więcej zatrzymuje się na tym poziomie i to są dla mnie takie procesy bardzo, bardzo intensywne, naprawdę, takie na bardzo dużym poziomie intensywności, mimo że wcześniej stosowałam trzykrotność tej dawki i jakby powiem szczerze, że to jest trochę dla mnie praca z pszlocybiną bez porównania do tego, co było poprzednio. Więc oczywiście, jeżeli nigdy tego nie próbowaliście i chcielibyście tego spróbować, to przestrzegam Was bardzo mocno żebyście sobie tutaj uważali mocno z dawką, bo wiem, że są osoby, które na przykład jakby nie boją się przyjmować dosyć wysokich dawek i na przykład ja też mam tak, że jakby ja nie miałam obaw co do tego i wzięłam dawkę w sumie taką ceremonialną, dosyć wysoką, podlałam to cytryną i wtedy jeszcze dobrze, bo ja wtedy jeszcze nie mieszałam i, i nie robiłam jakichś takich kocków, klocków, no i słuchajcie, przetrzepało mnie naprawdę na grubo do tego tego stopnia, że och, nie wiedziałam, gdzie mam przód, a gdzie tył. No więc y, tutaj zdecydowanie słuchajcie, polecam dużą ostrożność, jeżeli wybieralibyście się gdzieś w podróż i używalibyście do tego Lemonteka. No i na pewno jest jeszcze jedna rzecz, że y, jeżeli na przykład planujecie skorzystać z dobrodziejstw Lemonteka, to musicie pamiętać, że te podróże wtedy zaczynają się dużo szybciej. Naprawdę czasami, jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani w sensie, że mamy pusty żołądek i jesteśmy dobrze przygotowani do ceremonii, to taki proces się potrafi zacząć nawet po 10 minutach. I z reguły te procesy zaczynają się bardzo intensywnie, bo na normalnych procesach bez użycia cytryny mamy bardzo często to takie wejście do tego piku, natomiast tutaj ten proces trochę inaczej przebiega, w sensie tak, że po prostu zaczyna się. Zaczyna się, czujemy, czujemy i jest w pewnym momencie pę, i jesteśmy już na e, piku. I ja mam wrażenie, że jakby ten okres piku przy lemonteku jest wydłużony, natomiast e, jakby po prostu możliwe, że o tyle ten trip jest krótszy, że nie ma jakby hmm tego oczekiwania. No ale słuchajcie, to są oczywiście bardzo indywidualne kwestie i bardzo indywidualne odczucia. Ja tak jak powiedziałam, ja nikogo do niczego nie namawiam, na pewno nikogo do niczego nie, jakby, namawiam pod kątem spożywania czegokolwiek. Jeżeli byście się decydowali, no to oczywiście spróbujcie. No i tak jak mówię, uważajcie, bądźcie ostrożni, bo naprawdę przy zastosowaniu tej metody możecie się spotkać z atomową mocą, która potrafi Mocno sponiewierać i mocno Was zaskoczyć. Więc bądźcie ostrożni i bądźcie cholernie rozważni. E, dobrze, kochani, to był taki odcinek techniczny. Jeżeli oczywiście macie do mnie jakieś pytania techniczne dotyczące e, grzybów e, i takich innych rzeczy, to oczywiście zostawcie mi komentarz. E, ja postaram się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. A teraz e, tak mi się wydaje, że będę właśnie ruszała e, trochę bardziej z serią podcastów, e, trochę będę mniej mówiła o medycynie roślin. Innej, ale będę, wydaje mi się, mówiła też o ciekawych rzeczach. Mam po ostatnich moich podróżach e, bardzo dużo takich filozoficznych rozkmin. Mam jakieś takie kwestie, które mi się gdzieś pojawiają w mojej przestrzeni. Dużo pracuję, słuchajcie, z energią kobiecą i e, po prostu bardzo chciałabym w jakiś sposób e, wspomóc kobiety i e, wspierać je i pokazywać, właśnie jak bardzo mi są bliskie, bo ostatnio mam bardzo, bardzo dużo takich kwestii związanych z bliskością, Kobiet w moim życiu, która się też gdzieś e, w dużej mierze uleczyła, i chyba właśnie ten następny odcinek podcastu będzie dotyczył kobiecości. E, więc mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu e, te nowe tematy, e, które tu się pojawią. No cóż, jeśli nie, to nie. Ale oczywiście e, bardzo zachęcam Was też tutaj do lajkowania. Słuchajcie, bo algorytm YouTube ostatnio strasznie mi uciął zasięgi, ale to koszmarnie. Nie wiem, czy to ze względu na to, że zaczęłam trochę mniej publikować. Ale po prostu zasięgi poleciały mi na łeb, na szyję. I to nie jest kwestia kontentu, bo e, na przykład u mnie niektóre wideo stare e, miały dosyć duże zasięgi, a w tej chwili w jakiś dziwny sposób te zasięgi zostały ucięte, więc jeżeli chcecie mnie wspomóc, to zostawcie jakikolwiek komentarz, łapkę w górę, bo to e, jakby w pewien sposób e, pomaga e, przebijać się przez ten cały algorytm. A tymczasem słuchajcie, nie będę wam więcej truć i zabierać głowy. E, serdecznie dziękuję, że byliście tutaj ze mną do końca. E, jeżeli w ogóle uda Wam się skorzystać z tej metody i jakby zweryfikujecie sobie to, to dajcie mi znać jakie macie obserwacje, jakie to było dla was i czy jakby czuliście jakąkolwiek różnicę, jak to wyglądało. Będę jestem bardzo ciekawa waszych doświadczeń. A tymczasem słuchajcie, żegnam się z wami serdecznie, do zobaczenia, buziaki i papa.